Cześć. Jarek Maryć, wczoraj pokazałeś się na końcówce etapu w bardzo mocnym ataku. Opowiedz, jak było w tej ucieczce. No dokładnie, zaatakowałem, jak już tylko wjechaliśmy do Cieszyna na rondy. Taktyka była taka, żeby rozerwać trochę grupę i żeby może powstała taka grupka 15-20 zawodników i później z niej walczyć, zafiniszować na ostatniej rundzie. Za mną ruszył tylko jeden zawodnik, później zachowawczy jechałem, żeby zachować jeszcze siły na tą ostatnią rundę, jednak zawodnik Vacansoleil się pomylił, no i finiszował rundę wcześniej. No i ja zostałem z tyłu, oczekując na grupę, no i później przyjechałem w grupie. Nie masz wciąż dużej straty, podobnie jak wielu innych zawodników w klasyfikacji generalnej. Czy dzisiaj możemy się spodziewać jakichś twoich ruchów? No tak, mam pół minuty, że tak powiem, do straty do tej czołówki, ale myślę, że to jest niewiele dzisiaj górski etap, także można wiele zyskać i wiele stracić. Powiedz, jak dzisiaj to może wyglądać, to znaczy jedni przewidują, że pójdą ataki od początku, inni, że nic się nie będzie działo, nikt nikogo nie będzie chciał puścić, wszyscy będą czekać na równicę, jak sądzisz? No nie, myślę, że walka rozstrzygnie się o wiele szybciej, że na równicy to już będzie tylko grupka około 30 zawodników maksymalnie, którzy między sobą rozstrzygną o zwycięstwie. W waszej ekipie to ty jesteś zawodnikiem, który mógłby się w tej grupce znaleźć? No dokładnie, ja i jeszcze Frank Hoje jesteśmy najwyżej sklasyfikowani, także będziemy razem współpracować, żeby jak najlepiej się pokazać.